i na dziś dzień, gdybym dzisiaj sprzedał te bitcoiny, wartość to jest 6797 zł. Czyli zamieniłem moje 6000 na 6797 zł po upływie roku. Moim zdaniem jest to wystrzałowe, nie powiem fajne, ale wystrzałowe ROI. Cześć, witam Was z tej strony, Dominik Barzyk. Chciałbym Was zaprosić na pierwszy odcinek mojej nowej serii, w której będę pokazywał Wam, jak miesiąc w miesiąc kupuję bitcoina za 500+. Mało tego, ja przez ostatni rok, dokładnie od czerwca do dzisiaj, do czerwca, przez 12 miesięcy odkładałem miesiąc w miesiąc, 10 każdego miesiąca kupowałem za 500 zł bitcoina mojej córce. Chciałbym teraz pokazać, chciałbym się z Wami tym podzielić, co udało mi się osiągnąć przez ten rok, czy na tym moim pomyśle, aby te 500+ odkładać córce w bitcoinie, tak? Nie tracić je na głupoty, tylko odkładać jej, bo to są w mojej opinii jej pieniądze, więc miałem możliwość albo trzymać je na koncie, albo inwestować. OUS! OUS! Dungers! Dungers! Ja postanowiłem odkładać jej w bitcoinie, bo w mojej opinii jest to dobry ruch. Oczywiście pamiętajcie, ja nie jestem doradcą finansowym. Wszystko, co usłyszycie w tym odcinku i w kolejnych tej serii, jest to tylko i wyłącznie moje działanie. Chciałbym Wam się z Wami nimi podzielić. Także przez ostatnie 12 miesięcy, jak wspomniałem, odkładałem córce 500+ w bitcoinie. Zrobiłem tabelkę, zanotowałem każdy kolejny zakup, ile to konkretnie było bitcoina. I po dzisiejszym kursie pokażę Wam, czy to był dobry ruch, czy nie. I co miesiąc, 10 każdego miesiąca postaram się Wam nagrać kolejny odcinek i miejmy nadzieję, że dopóki będzie 500+, dopóty będę nagrywał taką serię, aż do 18 urodzin mojego dziecka, więc jeszcze przez następne 16 lat. Także to może być całkiem fajny challenge, wyzwanie dla mnie i dla Was. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam Was do naciśnięcia subskrypcji, zostawcie łapkę w górę i zaczynamy pierwszy odcinek nowej serii 500+, które zamieniam na bitcoiny. Ok, jesteśmy już na ekranie mojego komputera. Przypominam Wam o tym, żeby nie opuścić kolejnych nagrań, wystarczy nacisnąć subskrypcję mojego kanału, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Zobaczcie, mam tu różne filmy o kryptowalutach, mam filmy instruktażowe, mam filmy o tym, jak zgarnąć darmową kasę, mam filmy o tym, jak zarejestrować się na giełdzie BitBabies oraz na giełdzie coincasso.uk. Są to dwie giełdy, z których będę korzystał w tych nagraniach, na których będę pokazywał Wam, jak kupuję bitcoiny za te 500+. Może w kolejnych odcinkach dorzucę jeszcze nagranie, czy też pokażę Wam po prostu, jak ja inwestuję swoje pieniądze i może w jakie projekty ja inwestuję te pieniądze. Jeżeli chcecie, abym pokazał Wam, które projekty w mojej opinii są wartościowe, zostawcie komentarz, napiszcie, że chcielibyście coś takiego zobaczyć na moim kanale. Może w tych nagraniach będę Wam to pokazywał, albo po prostu nagram nową serię, w której pokażę, którymi projektami kryptowalutowymi w mojej opinii warto się zainteresować, które mogą dać fajne ROI w przyszłości. Także zaczynajmy. Ok, subskrypcję już macie. Czekajcie, bo coś mi tutaj brzdynkoli. Subskrypcję już macie. Przejdźmy od razu na giełdę BitBabies. Dzisiaj po raz pierwszy z Wami, tak, zakupię bitcoiny na giełdzie BitBabies. Ostatnio w tamtym miesiącu kupowałem na coincasso.uk. Robię to na przemian, raz tu, raz tu. Zależy od tego, gdzie mi się bardziej opłaca w danym momencie. Dzisiaj zakupię bitcoiny na giełdzie BitBabies. Przypominam Wam, żeby móc zakupić bitcoiny na giełdzie, należy najpierw taką giełdę założyć, więc już teraz, jeżeli jeszcze nie masz giełdy kryptowalutowej, możesz to zrobić bezpłatnie. Linki do tych giełd znajdziesz pod tym nagraniem, czyli giełda BitBabies oraz coincasso.uk. To już dowolnie, to już od Was zależy, którą będziecie preferować, która bardziej Wam przypadnie do gustu, z tej będziecie mogli korzystać, albo po prostu załóżcie sobie dwie już teraz. Zweryfikujcie obie, bo jak wiemy, musimy zrobić weryfikację, żeby móc legalnie zarabiać, wymieniać kryptowaluty na walutę fiat i odwrotnie. A są to, w mojej opinii, dwie najlepsze na rynku giełdy, które oferują nam zakup bitcoina za złotówki, tak? Czyli jak już macie założone giełdy, możecie po prostu sobie wybrać w danym momencie, na której giełdzie jest lepszy kurs i tam zakupić tą kryptowalutę. W prosty sposób możemy tutaj przelać pieniądze, wchodzimy w dashboard PLN, dajemy wpłata i możemy wybrać wpłata.
wpłatę i możemy albo na poczcie zasilić, albo przelewem bankowym na giełdzie BitBabies. Jeżeli natomiast wybierzecie Coincasso, co pokażę Wam w następnym nagraniu, tam możecie zasilić również za pomocą karty. I różnica pomiędzy zasileniem za pomocą konta banku a kartą jest taka, że po pierwsze za pomocą karty Ty masz taką wpłatę w przeciągu kilku sekund, może maksymalnie minutę, dwie. Także nie musisz czekać. W przypadku przelewu bankowego, wiadomo, od 1 do 3 dni taki przelew może iść. To już zależy od tego, jak nasz bank szybko działa, szybko wysyła te przelewy i czy wysyłamy to na weekend, czy też w tygodniu. Także to miejcie na uwadze. I oczywiście robiąc taki przelew za pomocą karty, jest narzucone fee. To musicie mieć świadomość tego, że zawsze jest jakaś opłata, ale jest to narzucone od góry. Także giełda na to tak naprawdę nie ma aż dużego wpływu. Także zasilając takie konto, zróbcie to zawsze sobie kilka dni wcześniej. Jeżeli na przykład chcecie 10 dnia, tak jak ja, kupić każdego miesiąca, zróbcie taki przelew wcześniej, aby po prostu te środki mieć już na koncie. Wtedy wchodzimy w giełda. Tutaj dajemy, ja przynajmniej robię tak, że daję szybka transakcja. Nie obchodzi mnie, żeby zarobić 2 zł w tą czy w tamtą, bo ja patrzę na to długofalowo w przeciągu kilku lat, a nie nawet miesięcy. Także szybka transakcja, zmieniamy tutaj na PLN. Ja wpisuję 500, damy nawet 501. Szybko kupno, ok, kup. Dobra, i tutaj mamy informację, ile zakupiłem Bitcoina. Wejdźmy w dashboard i tu, jak widzicie, jest już na moim koncie, pojawiło się 0.01376196 Bitcoina. Ja Wam teraz pokażę tą moją tabelkę. Ja już sobie tu wpisałem liczbę, ale troszkę się zmieniła. To musimy to zmienić na 1376196. OK, zmienione. Teraz jeszcze Wam pokażę, wytłumaczę, na czym polega ta tabelka. Może ona w przyszłości będzie się troszkę różniła, troszkę ją zmienię, ale generalnie będzie chodziło o to samo. Tutaj mamy podane zielone, jest to moje 500 zł, a żółte, pomarańczowe, żółte jest to kolor, czekajcie, bez okularów, żółty chyba, pomarańczowy, nieważne. Ten drugi kolor jest to pokazane na wykresie, ile teraz w przeliczeniu na złotówki ta wartość wygląda. No to zobaczcie, 500 zł troszkę mniej, 500 zł troszkę mniej, tutaj widzimy znacznie więcej. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda w tabelce. No zobaczcie, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Mamy 12 miesięcy, przez które zakupowałem każdego 10 miesiąca, dnia miesiąca za 500 zł Bitcoina. I zobaczcie, tutaj zakupiłem taką ilość Bitcoina, która obecnie wartość to jest 488, więc troszkę straciłem. Później tutaj ponownie 488, to chyba kupowałem, w tym pamiętam, w sierpniu. Po prostu dostałem naraz 1000 zł z 500+, czyli kupiłem dwa, można powiedzieć, za 1000 zł, ale sobie to podzieliłem na 2 miesiące. Tutaj następny wrzesień, październik, zobaczcie, tutaj już większa kwota. I teraz cała ta ilość, którą zakupiłem przez 12 miesięcy, to by było 6000 zł na koncie, gdybym odkładał systematycznie w banku. Natomiast ja za tą kwotę kupowałem Bitcoina i na dziś dzień, gdybym dzisiaj sprzedał te Bitcoiny, wartość to jest 6797 zł. Czyli zamieniłem moje 6000 na 6797 zł po upływie roku. Moim zdaniem jest to wystrzałowe, nie powiem fajne, ale wystrzałowe ROI, zajebisty wzrost kasy, inwestycji. Z 6000 zamienić na 6797, żadne konto w banku, żadna oferta w banku nie da Ci takiego zwrotu. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że Bitcoin równie dobrze mógł pójść w dół, mógł spaść. Może to się zdarzyć za miesiąc, dwa, jak będę Wam kolejne filmy nagrywał, że ta kwota się zmniejszy, będzie mniejsza niż kwota inwestycji. Ale tak jak mówię, ja patrzę na to długofalowo. Ja te Bitcoiny dam je dopiero na jej 18, na córki 18, więc tak naprawdę zbieram. Zobaczcie, jaka się suma już zbierała w Bitcoinie. 0.1639.8329 plus ten dzisiejszy zakup, to sobie później zrobię update'ik. To już będzie troszkę więcej. 12 miesięcy inwestycja, 6 tysięcy wartość złotówek w Bitcoinie, 6797 po 12 miesiącach. Moim zdaniem zajebiście. Także to tyle w tym nagraniu, nie będę przedłużał. To nagranie i tak było dłuższe niż kolejne. Mam nadzieję, że kolejne będą krótsze. Tutaj chciałem Wam więcej wytłumaczyć, wprowadzić Was w to w ogóle ideę tej serii
którą chcę dla was nagrywać, chcę się z wami nią podzielić. Chcę was może nie tyle nauczyć, co zastrzepić was chęć odkładania pieniędzy. Już nawet pomijając fakt, że może nie każdy jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby takie 500 plus zamieniać na bitcoiny dla córki, ponieważ może być ona starsza, możemy potrzebować te pieniądze przykładowo na przybory szkolne, na ubranie do szkoły, tak? Na różne rzeczy, które na które na co dzień musimy wydać pieniądze. To jest normalne, ja to szanuję. To nie chodzi o to, żebym teraz pokazywał, że nie mając od pierwszego do pierwszego my musimy 500 zł odkładać. Nie. Naprawdę możemy sobie odmówić jednego kebaba, odmówić jednego wyjścia do kina w miesiącu, do restauracji. Możemy nie kupić sobie nowych butów, które nam są tak naprawdę niepotrzebne, bo na strychu mamy 10 takich par. Wystarczy tylko je odświeżyć i możemy w nich chodzić. Także naprawdę chcę was zastrzepić to, że może każdy oszczędzać, czy to będzie 10 zł miesięcznie, czy to będzie 100 zł miesięcznie, czy 10 tysięcy zł miesięcznie. To już każdy indywidualnie może dopasować do swoich możliwości budżetowych, ale chcę, żebyście pomyśleli o tym, żeby oszczędzać. Jeżeli nie lubicie kryptowalut, jeżeli nie lubicie bitcoina, oszczędzajcie po prostu na koncie w banku. Wiem, że inflacja, wy też powinniście mieć tego świadomość, inflacja wam pieniądze zżera i będzie zżerać teraz jeszcze bardziej. Wiem, co się dzieje obecnie na świecie. Ale oszczędzajcie. Tego chcę was nauczyć. Chciałbym, żeby ta seria tego was nauczyła, to wam uświadomiła i mam nadzieję, że chociaż jednej osobie przydadzą się te nagrania i chociaż jedna osoba zacznie tak jak ja oszczędzać. Wiem, że rok czasu to jest szmat, długi okres, że możecie powiedzieć, ale kurde, już jest późno, no gość oszczędza już rok czasu, ma już odłożone dla córki 0,16 bitka, zaraz bitcoin może być wart 20 tysięcy, 30 tysięcy dolarów za parę miesięcy, za parę lat, może i więcej, więc chyba już jest za późno, żeby to robić. Ale tak samo myślały osoby, kiedy bitcoin był wart 10 tysięcy złotych, czy tam 2000 dolarów, tak? Nigdy nie jest na późno na oszczędzanie. Tym przekazem optymistycznym kończę to nagranie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie proszę was łapkę w górę, udostępniajcie to nagranie, gdzie tylko chcecie. Także to tyle. Widzimy się już za miesiąc, 10 lipca. Hej!